Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Stumble Guys. A dzisiaj przetestujemy sobie nową mapeczkę w turnieju, mapę UFO. Turniej się nazywa Saucer Scramble, a mapa Abduction Avenue. Wstęp kosztuje 10 klejnotów, więc myślę, że naprawdę będzie warto. Patrzcie, tych kasetek mam 9699, czyli jeszcze ze 100 mi brakuje do tego Pixel Typhoguna, z którym nagram oddzielny odcinek. A tymczasem, moi drodzy, przejdźmy do tych turniej i płacimy 10 klejnotów za mapę Abduction Avenue za 3 takie same mapki. A co to za smok kresu 4 jakiś? Dobra, już jest mapeczka, więc myślę, że ta mapa będzie naprawdę ciekawa, moi drodzy. Tak ogólnie mi się wydaje. Ten turniej został stworzony 2 dni temu. Nie miałem ochoty w niego zagrać, a dzisiaj gramy Abduction Avenue. Ścigaj się do mety, jakiś taki napis pomarańczowy. I niedługo też zdobędę skórkę nie tylko Pixel Typhogun, ale też skóreczkę Dark Fire Fist. Dobra, mam nadzieję, że nie stracę na tym klejnotów, bo bardzo bym nie chciał, mój drodzy, stracić. Chociaż gdy dojdę do finału, będzie dobrze. Gdy dojdę do finału, będzie, mój drodzy, słuchajcie, już dobrze. Wow. I tu jest taki pierwszy triczek, już wam podpowiem. Możecie sobie skoczyć tutaj. Tutaj, okej. Okay. Teraz tutaj sobie idziemy. Nie no, myślę, że mapka naprawdę całkiem spoko, taka dla pro playerów. Wow, ale wyleciałem w kosmos, dobra. Nie no, na bank mi się uda to wygrać. W sensie nie mówię o finale na razie, tylko o tym. Wow. Widzieliście, co ja tu zrobiłem, mój drodzy? Widzieliście, co ja tu zrobiłem? Ale ta mapa jest naprawdę kozacka. I to jest coś nowego w Stumble Guys. Tak jak te strzelanie nerfa. Też było to coś nowego, tak jak ten legendarny blok. W sumie to nie było coś nowego, bo to był blok dash zwykły, ale taki przerobiony na legendarny. Dobra, lepiej może już idźmy do mety. Ej, ktoś miał tamtego automat do grania. Ja, mój drodzy, tylko w 4 grach w Stumble Guys zobaczyłem tego pikselowego senseja Typhoguna. Dobra. W ogóle, czy mi się tam zdawało, czy tam te UFO latały? Tak, tam UFO latają, dobra. I go. Go. Wow, wow. Tutaj też jest takie UFO, na które można się tam wybić na górę, ale ja na razie nie będę może z tego korzystać. Może na finał, aby droga była szybsza. Dobra. Wow. Co ja tu zrobiłem? Dobra, oczywiście wybijamy się na tym. O. Pięknie. Dobra. W ogóle tu mam 333 koronki, czy tam 4. Nie wiem, czy zauważyliście. Chyba 334. No jak mnie kopnął typ? Widzieliście, jak mnie kopnął? OMG, jak mnie typ kopnął. No kurde. O Jezu. Dobra. Nie chciałbym teraz tego przegrać. Chcę chociaż dojść do finału, aby był zwrot klejnotów. Dobra, doszedłem do finału, tak myślę. 4, 5, 6, 7. O, patrzcie, on wskoczył do mety od tyłu. Ja też tak raz robiłem, tylko że na innych mapach. Tak wskoczyłem sobie jakby... Stałem tam za metą i wskoczyłem w ostatniej chwili. Nawet o tym nie wiedząc, że tak się da. Dobra, ale dzięki bardzo, że będzie zwrot klejnotów. Bardzo za to dziękuję. I mamy Abduction Avenue na finał. Dobra. Chciałbym dostać masę klejnotów za wygranie. Chociaż tylko 25 się dostanie, ale to trudno już tam. Myślę, że jedna rundka właśnie tej mapy będzie mi starczyła, nie? Tak mi się wydaje. Że jedna rundka może mi starczyć. A może i też nie. Nie wiem. No co ten gość mi zrobił? Kurde.
Jeszcze teraz czekać. No i patrzcie, już ktoś wygrał ten finał. O, dobra. Zagramy sobie jeszcze raz w... Moi drodzy, zagramy sobie, wiecie w co? Wiecie, w co mam ochotę zagrać? Tak ogólnie. O, patrzcie, mam koło za darmo. Akurat u mnie jest równo godzina 14 i moje pierwsze kręcenie kołem. I co mi wypadnie? Bardzo dziękuję za 10 klejnotów. Marzyłem o tym. I jeszcze raz kręcimy za reklamę. Dobra, moi drodzy, kręci się nam koło za reklamę. I uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że coś sensownego mi wyleci. Nie. No i jak zwykle blisko Bolta. Blisko Bolta i blisko Diamond Demona. To nie ma znaczenia. Ej, mogę sobie w sumie otworzyć te koło przestwowy, ale nie wiem, czy to robić. Czy zakręcić sobie raz, czy też nie. Zmienię region serwera na chwilę, moi drodzy, na przykład na Turcję, aby dostać coś specjalnego. I język na arabski. Dobra, patrzcie. I ciekawe, czy teraz dostaniemy smoka. Kręcimy. O, Dark Angel! Kurde, klaun jakiś nam się wybrał. Duplikat. No nie! I 9 klejnotów mam. Mogłem jednak nie kręcić tym kołem. Wiecie dlaczego? Bo patrzcie. Czekajcie, ja tego języka nie ogarniam. Wiecie dlaczego nie mogłem nim kręcić? Nie chciałem kręcić tym kołem, bo patrzcie. Ogólnie wiedziałem, że dostanę... Znaczy nie wiedziałem właśnie, że będę miał przez to 9 klejnotów. Nie wiedziałem właśnie przez to. To jest takie głupie, bo myślałem, że będę miał 20 klejnotów, a tu się okazało, że 9. Właśnie dlatego nie warto kręcić takimi kołami, moi drodzy. Dobra, to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na tym kanale. No i co? Żegnamy się. Pa, pa!